Manu, siemano. No i nastał ten dzień, słuchajcie. Nastał ten dzień, przyjechała moja wymarzona rzecz. Ją polowałem, czekałem. No i właśnie jest u mnie. Także idziemy odbierać. Właśnie dzwoni pan. Już idę, już idę. Nowiuśka becinka. Teraz wam pokażę, jak wygląda. Tutaj, no. Dzień dobry. Oj, lecą kluczyki. Myślałem, że pan też motocyklista. Proszę? Myślałem, że ten pan też motocyklista. Skąd pan jedzie? To ja w ogóle to z Lublina. Z Lublina? No. To jak prosto pan pojedzie i w prawo, to pan wyjedzie. A gdzie pan jedzie teraz? Także przyszła. Jest motorek. Czeka już tam za nami. Zaraz go wyciągamy tutaj. Pan tylko cofnie. Garaż już napalony. Garaż napalony, także będziemy składać. No to przyszła. Ale zimno. Aż przymarza. Także wiadomo już co. Czyli becinka, beta. Zaraz będziemy rozpakowywać, tylko do garażu wrzucimy temat i jedziemy. Dobra, lecimy z tematem. No jest! Przyjechała, słuchajcie, przyjechała. No jej, to jest mój motocykl na rok 2024 sezon. Beta 300, wracamy na gaźnik. Co ja taki silny usta mam? Przez zimno. Także latamy, panowie, latamy! Beta. Dobra, powoli zaczynamy rozkładać, także oglądajcie dalej, bo będzie się działo, hej. No i co, generalnie trzeba powolutku odbezpieczać. Ale zanim odbezpieczymy, to wrzucimy chłopakom informację na Insta. Że przyjechał motocykl. Oj, dobra, udało się otworzyć paczkę. No i uwaga, pierwsze spojrzenie. Jezus Maria, folia zielona, myślę, że Kawasaki mi wysłali. No i mamy to! Aż to tu zedr. Pierwszy widoczek, proszę bardzo, beta. Dobra, nie ma co, lecimy dalej, bo to jeździć trzeba, chłopaki, jeździć! No i dobra, to mamy otwarta, zobaczcie, tak wygląda, tak się prezentuje, pomarańczowy, piękny kolorek, wydeszek, tutaj złączona pięknie na palecie, jeszcze kartoniki jeden, tutaj drugi, jakieś jeszcze podzespoły są. No i zrywamy tą folię, kierownica zblokowana, żeby się nie ruszało. O, jakaś taka, kurde, powiem wam, taka malutka się wydaje, nie taka duża. Piękna, także składamy dalej. Będę tak chciał pokrótko, żeby tutaj nie zanudzać tym unboxingiem, więc później już będę, już ją wyciągniemy, także lecimy dalej z otwieraniem. No i wyciągnięta, karton wyciągnięty, pozabierany, prezentuje się, powiem wam, no pięknie, naprawdę, co za zębatka. Matko boska, 42 zęby, co to za zębatka. No, ale zobaczcie, nóweczka, no wszystko nówka, piękne, śliczne, pachnące jeszcze, bez paliwka. Too strong, baby! 300. Mapka, wlew tej. No nie, no piękne, zobaczcie, jak to wszystko, jeszcze kierownica nie jest zamontowana. Tutaj osłonki. Coś tam jest z boczku, co to jest? Co to jest? Co to jest, panie? Nie wiem, co to jest, jakiś filtr? Nie wiem. Dobra, nieważne. Później będziemy tym zajmować, lecimy dalej. Trzeba działać. No i beta już na podnośniku. Kilka rzeczy jest tutaj do wyrzucenia, tak naprawdę. Pierwszą rzeczą, jaką jest do wyrzucenia, to jest ten filtr. Jak widzicie, to jest taki filtr... No taki, wiecie,
nie tuningowy, tylko seryjny, który przechodzi homologację. Także on jest do wywalenia od razu, aucik, zaraz wróci normalny. Ale się wszystko świeci pięknie. A z tej strony mamy jeszcze takie coś od dyfuzora. To jakieś mocowanie ma? Nie ma, to jest jakaś rurka. Także zaraz dyfuzor zleci. Filtr zaraz wleci nowy. Czyściusieńko. Zębatka wielka, jak nie wiem, tu jakaś człowieku jest 42 zęby. Tylko jeszcze nie wiem co to jest, nie? Co to jest? Jakaś rurka idzie gdzieś, nie. To jest chyba do ściągnięcia. Nie wiem, taki baniaczek. Do czego on jest, to nie wiem. Coś, jakaś pompeczka, coś. Dobra, zobaczymy. Także zaraz wlecą osłony chłodnic. Osłony chłodnic i takie pierdółki i będziemy dalej montować. Także lecimy dalej z tematem. No, jedziemy z gaźniczkiem. Gaźnik już wyciągnięty. Sprężynki. Dyfuzor już też wyciągnięty, tamten zmieniony. No i teraz bawimy się tylko tutaj w iglicę, zmieniamy zębatkę, drugą tył, tu już wywaliłem, dyfuzorek, jeszcze zostały osłony chłodnic, wiatrak i osłona dyfuzora, także wszystko i lecimy z tematem. Także dzieje się, słuchajcie, no jest zabawa, jest co robić, także można się pobawić. Yo, skończone, także złożony, wszystko założone, dyfuzorek, jeszcze tylko zostało osłony, ale po prostu już chcę go odpalić. Także tak się prezentuje becinka. Jeszcze jutro dogramy kolejny. Piękna. Piękności. Idziemy na dwór. Siemano, dzień drugi. Kora z tej strony na garażu. Także co, zaczynamy działania. Słuchajcie, no co, przyszły osłony od Leo Racing. Także dziękuję panie Łobos. Beta bielsko-biała. Za szybką przesyłkę powiem wam, że grubo. Po południu napisałem o osłonę, rano kurier już dojeżdża, nie? Także konkretnie szybko, tym bardziej, że pamiętajcie, że to jest nowy model 24, także myślę, że jakieś tam zmiany poszły, no i też trzeba czekać na jakieś tam produkty, znaczy czekać, myślę, że u chłopaków z bielsko-białej nie trzeba czekać. Beta już złożona, było już odpalanie, którego nie nagrałem, ale za chwilę pójdziemy na dwór i nagram. Teraz tak, co mi się podoba, kilka takich fajnych patentów, no to gaz, nie? Po prostu gaz, wczoraj zmieniając iglicę, dyszę, zajrzałem trochę do tego gazu i gaźnik otwierając, jest taki do odbijania, taka na sprężynce, taka zębatka czy coś takiego w środku, nie wiem, nie widziałem tego wcześniej w poprzednich, albo dlatego, że nie otwierałem tego gaźnika. Także jest taki specjalny, który powraca i ten gaz po prostu chodzi, no miodzio. Kierownica jeszcze nie ustawiona oczywiście, muszę poustawiać sobie kierownicę też na jakieś swoje tam upodobania. Wszystkie światła, sygnały, pierdółki, nie wiem jeszcze co z tym zrobić, czy to zostawić do tych świateł, czy zdemontować, bo oczywiście to będzie kuleć w momencie gdzieś tam położenia motocykla. A jeszcze handbary, muszę założyć handbary, znaczy nie, listki, nie używam handbarów. Zobaczyć sobie zawieszonko jak pracuje. Już generalnie siedziałem, jest dużo wyższy ten motocykl, nie wiem dlaczego, ale jest wyższy, już patrzyłem nawet na siedzenie, porównanie do gaz-gaza jest wyższy, więc pewnie będzie jakieś ustawienie sprężyny, podstawowy jakiś setting. No i na razie kółka zostawię, pojeżdżę sobie na dętkach, myślę, że z miesiąc, a później już pozmieniam sobie na wszystkie tubisy, pierdółki i w ogóle. Sprawdzę jeszcze tylko poziom oleju, czy jest olej, bo oczywiście odpaliłem, ale nie sprawdziłem, czy nalej oleju do skrzyni. Także zobaczymy. No i co? Lecimy z tematem. No i osłona, słuchajcie, pokażę wam. To pierwsza rzecz, którą zamówiłem. To są takie zakończenia kierownicy, czego nigdy, sorry za palce, ale przed chwilą sprzątałem. Czyli zakończenia tej kierownicy. Z tego względu, że no kładę często te motocykle, jeżdżę na listkach, więc wolałbym jednak oszczędzić ten roll gas, żeby tutaj sobie to wskoczyło i będzie ładnie gdzieś tam hamować niszczenie tych roll gazów, tym bardziej, że to jest oryginalny, ładny z bety jeszcze. Mam nadzieję, że tak szybko nie padnie. Także to zamówiłem. No i co? I zamówiłem osłonkę konkretną. Już wam powiem, dlaczego zamówiłem tą osłonę. Zobaczcie, na boczki. Zobaczcie grubość plastiku. Także jest konkretna. To jest ta osłona.
Nazywa się Cross Pro. Podobno polecana, od razu z zasłoną kiwaka. Także jest na kiwaczek. A teraz wam pokażę. Mam tylko w kartonie drugą osłonę. No, takie jeszcze bajery są. A to jest oryginalna osłona, też niby zasłona na kiwak, ale zobaczcie porównanie teraz tego tej grubości plastiku. No i tej osłony, która tak naprawdę, no... A nie, przepraszam, ona nawet nie ma na kiwak, ona ma z przodu taką osłonę. Także jak widzicie, ono to tak wygląda, nie? Taki kawałeczek plastiku seryjnie wychodzi, ale to cieszcie się w ogóle, że beta daje, bo na przykład GasGas KTM no nie dałem takich rzeczy, także jeździć bez osłony i za chwilę ta rama dostaje. Jeszcze sobie tutaj kawałek gumy spróbuję wrzucić w tą osłonkę, wkleić, żeby było konkretnie chroniło. Także lecimy. Lecimy z działaniami. Let's go. No i mamy to. Mamy to. Ściągnąłem sobie osłonki, plastiki. Już tam czekają, siedzonko. No i co? Rozbrajamy sobie chodnicę. Ściągamy tutaj, odkręcamy. Wypadają te osłony oryginalne. No zaraz wam pokażę, jak wyglądają chodnice. Tutaj musiałem ściągnąć tą rurkę, żeby założyć sobie czujnik temperaturowy. Tutaj wchodzi. No i co? Tutaj już czeka cały zestaw. Ojojojojoj. Tak jest, tu jest, proszę bardzo, takie piękne Artafona. Tutaj cyk, cyk, no i wszystkie graty tu jeszcze czekałem, także lecimy dalej. Siemano, siemano. No i co, postępy prac idą. Idą, jak widzicie, za mną. Już zainstalowałem jedną z zasłon od Artafona. Także jedna już jest. Wentylator powoli już skakuje. Już mamy tutaj czujnik zainstalowany nowy do podłączenia. Także, no co, jeszcze tutaj kilka elementów układanki, jakieś bambety. No i piękna osłonka. A tutaj chłopaki mnie tutaj... O, myślę, że waży... No, z 1,5 kg na pewno. No. No, ale dobra. Co zrobić, co zrobić? To niestety, waga musi być, waga motocykla musi być. Jeszcze jedną rzecz, którą sobie zrobię, to na pewno włożę tutaj na ramę gumy. Na pewno na 100%, żeby te gumy ograniczały troszeczkę, wiecie, ocieranie, uderzanie i przyjmowały troszeczkę uderzenia, nie? Także skoczą gumeczki. Lecimy dalej. Yo! No i wjeżdżamy, słuchajcie, co? Założone osłonki. Powiem wam, problematycznie było i to grubo problematycznie, bo oczywiście tutaj te węże, jak wyciągacie chodnice, jest problem później z nałożeniem ich. A chciałem to zrobić mega dobrze, żeby to wyglądało po prostu kot nie ciekło, nie było problemów żadnych, więc no walka była gruba, nie? Ale jakoś dałem radę. Pas ProWorksa i spiąłem troszeczkę, ścisnąłem ładnie i pięknie weszło. No to lecimy dalej, słuchajcie, no co, założone, tak wyglądają osłonki, bardzo fajne, ładnie się trzymają. Powiem wam, że beta ma jeszcze taką fajną rzecz, czego nie zauważyłem. Mianowicie takie wzmocnienia tutaj tej chłodnicy. Coś są dodane, takie nieduże, ale powiem wam, że myślę, że dużo to daje pewnie przy jakimś uderzeniu lekkim, że się od razu nie skrzywiają. Także tu zabezpieczona już śrubeczka. Chłodnice założone, wszystko jest. Zalewamy płyn, zamykamy. No i co, zostały tylko osłonki. Yo. No i mamy to, osłonki założone. Cyk. Artafonka. Pięknie. Później sprawdzimy, czy nic nie cieknie, żadne jakieś upływy nie ma. Tu nic się nie dzieje. Założone jest pięknie wszystko. Także, no co, no tylko śmigać. Osłony tutaj dużo przerwy jest, więc jak jakieś liście wejdą czy cokolwiek, to fajnie tutaj wylecą, nie będzie problemu, że wiecie, że gdzieś tam, tak jak w GasGasie, na przykład jest problem z tym, że jak wpadły mi liście, no to był problem z wyciągnięciem, także no i dużo lepsze rozwiązanie, także lecimy teraz co? Lecimy następną rzecz, to jest osłonki boków, na boczki, no i osłony chłodni, osłony dyfuzora. Elo. No dobra, słuchajcie, na dzisiaj robota skończona, chyba że wieczorem jeszcze wskoczę sobie na chwilę i coś przymocuję, no bo nie zostało dużo. Czy tu jest taki... to tu jest, dobra. Myślałem, że gdzieś w ramę idzie. Jedną ręką ciężko. No właśnie. Okej, zrobione. Dobra, wszystko jest. Jeszcze osłonki sobie boczków założyłem tutaj. No i co? Jeszcze zostaje mi sprawdzić tylko PEGI.
czy pasują od poprzedniego modelu. Także sprawdzimy zaraz. No i co, odpalę wam chyba. Wiem, że jestem w garażu, ale chyba odpalimy. Odpalimy, zobaczymy tylko jak chodzi. I co? Dobra, tak jak mówiłem, robimy próbę odpalenia. Olej wypełniony, olej zapełniony, znaczy zalany. Lecimy. Yeah, baby. A ta 300 ma moc, nie? Jeszcze gaś. Czuć po prostu, czuć. Ten silnik ma inne obroty. Woohoo! 0,000 kilometrów, proszę państwa, zero. Dobra, słuchajcie, to jest plusik, że odpalanie i gaszenie mamy w jednym jakby przycisku, to jest mega. Bardzo mi się to podoba. Zawieszenia jeszcze nie ruszam. Także to jakaś rurka powinna być. Może znajdę jakąś rureczkę. Dobra, nieważne. Słuchajcie, no to co, lecimy. Lecimy. Dzień trzeci będzie założenie. Albo może jeszcze dzisiaj i jutro wyjdzie odcinek, także widzimy się. Yo, ten zapach dwusuwa. Brrr, pięknie.